Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dziewiąty mistrz świata przed nami, Tigran Petrosian kontra Ludek Pachman. O Petersianie już wielokrotnie mówiłem, żelazna gra w szachy, bardziej preferował defensywę, aczkolwiek w tej partii nieco się pewnie zdziwiły. Z kolei jego przeciwnikiem jest niemiecki, był niemiecki szachista, który osiągnął ranking najwyższy w 2520 około w latach 60 70 i zajmował miejsce w około 60. miejsca w, na świecie według rankingu. Bardzo silny też szachista. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. Skoczek F3. Pierwszy ruch wykonały białe. Posunięcie C5, posunięcie G3. No właśnie i zauważcie, że Tigran Petrosian spokojnie robi sobie tutaj szachowy domek. Skoczek na C6. Goniec na g2 i g6. Normalna opcja dla czarnych również w ten sposób mogą domek tutaj sobie konstruować i wyprowadzać sobie w bardzo prosty sposób figury. Roszada ze strony białych. koniec g7, d3. Oczywiście taki ruch jest potrzebny, aby wyprowadzać swobodnie gońca, znaczy mieć opcję na wyprowadzkę gońca i generalnie do e4 dążymy lub do c4, to są takie angielskie schematy, aczkolwiek jest otwarcie retiego tak zwane w tym momencie i czarne zagrywają ruch e6. Ja osobiście bym preferował tutaj aktywne posunięcie jak d5, żeby goniec miał swobodę, pionki stały ładnie w centrum, próbowałbym wyprowadzać skoczkę, grał w ten sposób, to znaczy, ja tak lubię grać na przykład, ale to jest kwestia, właśnie gustu yy, y, szachisty, tak? Tutaj E6 nastąpiło, no i właśnie E4 zostało zagrane. Pionki w centrum, skoczek na E7. I tutaj Tigran Petrosian y, wykonuje bardzo ciekawe posunięcie z bardzo ciekawym planem. Yy, podpowiem, że odwrotnie grywał Gary Kasparow to znaczy odwrotnym kolorem. Ten sam schemat, gdy był tutaj domek yy, i były ustawione pionki w tym. W tej diagonali. I Kasparow wykonywał takie posunięcie czarnymi jak wieża E8. Tutaj właśnie Petrosian wykonuje ruch wieża E1. Ja nie pamiętam w której partii, ale bodajże ta partia chyba jest u mnie na kanale. Kasparowa, czarnymi. Choć mogę się mylić, już tyle tych partii było. Aczkolwiek y, przypomina się mi się zwyczajnie schemat y, i motyw, jak grać, i właśnie to jest dowód, moi drodzy, między innymi na to, że warto analizować partie klasyczne, bo uczymy się pewnych schematów i motywów. Ja bardzo do tego zachęcam. Klasyka szachowa jest bardzo ważna, jak nie najważniejsza. Roszada ze strony czarnych i posunięcie, moi drodzy, właśnie zaskakujące posunięcie E5. I tak samo grywał Kasparów, tylko że odwróconym kolorem, cały czas ten sam schemat. Dziwne na pozór posunięcie, gdyż ten pionek odrywa się troszeczkę od swoich pionów, a nie ma go jak wspomóc. Trzeba by było zagrać jeden ruch i drugi, żeby troszeczkę tego pionka wspomóc, ale nie ma takiej potrzeby. Ta wieża y, robi robotę i skoczek robi robotę broniąc pionka. Jeżeli na przykład Hetman by zagrał na C7 i chciałby wspomóc figury, żeby odbić piona... To zawsze białymi mamy taki ruch jak goniec F4 lub Hetman E2 i zawsze bronimy pionka, nic się pionkowi złego nie dzieje. A jak poruszy się pionek na D6 lub D5, czy w tej samej konfiguracji pionek z F, to zawsze w przelocie możemy zbić lub po prostu po skosie um, zerwać jakąś tam aktywność w centrum. Właśnie tak się dzieje moi drodzy, tutaj zostało zagrane D6, wybicie, wybicie. I Petrosian wykorzystując to, że hetman stoi nieco wyżej, zagrywa skoczkiem na D2. Zobaczcie jakie ciekawe zagranie. Oczywiście skoczek C6 też jest normalnym ruchem, ale skoczek z D2 już ma więcej możliwości. I na E4 z atakiem na hetmana, i za atakiem na piona przy okazji, jak również skoczek C4 jest ciekawy. Ale myślę, że tutaj chodziło głównie o skoczek E4, bo wygląda naprawdę dobrze. Mój drodzy, Hetman uciekł, przestraszył się i słusznie, bo teraz zagrywając na E4, tutaj spokojnie gramy B6 i bronimy pionka. Dlatego też skoczek zagrał nieco dziwnie dla mnie, wyglądając tutaj na B3. Dziwnie wygląda ten skoczek, ale konkretne zagranie. Mój drodzy, chodzi tutaj o to, żeby atakować stępem, wymusić ruch B6, zamknąć Hetmana na te skrzydło poniekąd i. Spróbować zagrać goniec f4 od razu, atakując tutaj hetmana, próbować wymusić e5, żeby zamknąć tego gońca. No tu jest wiele takich pozycyjnych zależności. Czarne jednak wybrały inne posunięcie i zagrały skoczkiem na d4. No pewnie licząc na to, że szybko tu wyprowadzą kolejnego skoczka i zakończą rozwój, będą bez problemu stać sobie po debiucie. No właśnie. Nie jest to niestety takie już proste, gdyż białe są szybsze troszeczkę w rozwoju. Zobaczcie, wieża w grze na wolnej linii, skoczki wyprowadzone, goniec, również król schowany, więc następna figura idzie atakować Goniec F4 i Hetman B6. No właśnie. Jak grać dalej? Jak tutaj wykazywać swoją przewagę powiedzmy tutaj w centrum szachownicy tak naprawdę? Tak skracając może tutaj rozciągnę te centrum na te 8 kratek. Jak dalej próbować tutaj e, no, zdobywać przewagę? Mi do głowy przychodzi tak na pierwszy rzut oka bicie skoczka, bo jak zbicie tutaj pionkiem gońcem w ogóle, na no to nie patrzymy, bo stracimy świetnego gońca. No tutaj skoczek odbije zawsze na, e, na D4. No i mi taki ruch przychodzi do głowy, ale z drugiej strony sobie myślę, przecież tu się otwiera linia, będzie może pionek atakowany, tak strategicznie trochę nie będzie stało dobrze. A jak skoczek wybije, to ja odbiję AB i stoi OK. Tutaj białe właśnie wybierają opcję skoczek E5. Jest bardzo fajne pole w centrum dla skoczka, dlaczego by tego nie wykorzystać? I właśnie tak też się dzieje. Jasną sprawą i prostą jest to, że goniec nie zbije tego skoczka. Jeżeli zbije, to czarne będą stały fatalnie, ze względu na to, że bardzo silna figura zostaje wymieniona za teoretycznie troszeczkę słabszego skoczka, ale czarne pola będą trzeszczały w obozie przeciwnika. I skoczek wybił na B3. No i e, zaskakujące posunięcie, chociaż. Wybicie tutaj jest jak najbardziej prawidłowe. Ale Petrosian postanowił zagrać inaczej. Zagrał skoczkiem na C4. To jest tylko taki zabieg kosmetyczny, mały, wtrącony ruch. Atakujemy Hetmana po prostu. Hetman musi odejść, bo jak skoczek zbije wie, to straty materialne dla czarnych są większe. Hetman B5 został zagrane i Pionek na B3 zbił. Okej, okay. moi drodzy, ta pozycja wygląda niezwykle dobrze dla. Białych, dlatego że skoczek stoi wyśmienicie. Ja uważam, że jak skoczki, e, białe skoczki stoją na C4 czy F4, to stoją dobrze. Jeden skoczek jest na C4, jest super. Poza tym gońce, jak przecinaki, zauważcie. Bardzo silne gońce. E, wolna e, linia dla wieży przy okazji. Druga wieża również gra. Tak naprawdę tylko Hetman jeszcze nie gra, ale teoretycznie już troszkę gra przecież po tej przekątnej. Moi drodzy, pozycja czarnych jest trudna. Goniec nie gra przede wszystkim i tutaj Hetman tak troszkę niepewnie stoi i w tym momencie czarne próbują łapać troszeczkę przestrzeni grając a5, może jakaś tam wieża wyjdzie, generalnie no mały oddech może dla Hetmana, ciężko powiedzieć i w tym momencie goniec d6 konkretnie na skoczka, na związanie tutaj, przepraszam najmocniej skoczek wieża. Goniec f6 zostało wybronione, no właśnie moi drodzy. Goniec F6 nie jest najlepszym ruchem. Tutaj należało przede wszystkim wieżą E8 zagrać od razu. Jak mamy związanie i mamy opcję ucieczki od tego związania, to taka nauka dla nas, to na pewno trzeba z tego skorzystać prawie zawsze. Zawsze są wyjątki od reguły, rzecz jasna, ale y, trzeba zejść ze związania. No, goniec e 6 No właśnie. Mój drodzy, ten ruch nie jest najlepszy. Goniec wyszedł z obozu króla, powiedzmy, i żeby bronić, y, skoczka. Jak grać dalej białymi, żeby uzyskać dalej przewagę, cisnąć przeciwnika. Otóż, jak już wszystkie figury są wyprowadzone, to wyprowadźmy i hetmana. Hetmanewczy. prosty atak na gońca. Otóż tutaj król zagrał na g7 i moi drodzy, teraz Petrosian zagrywa bardzo ciekawe posunięcie i dla niektórych może być to nieco niezrozumiałe, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Otóż wieża zagrywa na E4. O co w ogóle chodzi? Wieża idzie do centrum. Przecież ani nie mogę zagrać tutaj, bo zostanę zbity, ani taki ruch wieża G4 się nie przyda, bo tu jest niezła obrona, raczej przez dwa piony i skoczka, więc nie ma żadnej opcji. Więc po co jest ta wieża? Zaraz się tego dowiemy, moi drodzy. Czarne zeszły w końcu z tego związania. No i teraz Petrosian popisuje się fantastycznym zagraniem, moi drodzy. Ta wieża tutaj się bardzo przyda za chwilę, i to jest dobry moment na to, żebyście zatrzymali sobie materiał i poszukali opcji, bardzo dobrej opcji dla białych. Kto już znalazł? Gratulacje. E, moi drodzy, ja już pokazuję rozwiązanie. Otóż, e, uwaga, uwaga, uwaga. Hetman, hetman idzie sobie no właśnie na F6. Oczywiście, że na F6. Poświęcenie Hetmana zwykle. Bywa tak, że jak figura stoi nienaturalnie, no to czasem jest taka właśnie fajna opcja wybicia. I o co chodzi? No król musi zbić, przyjąć ofiarę generalnie, no bo i tak przegrywa wtedy, jak odejdzie. I tutaj jest goniec na E5 z szachem. Zauważcie, król idzie na spacer. No właśnie. Moi drodzy, jeżeli król zagra na F5, to dostaje szacha, król G5 dostaje szacha, król H5 dostaje mata. Szybka akcja. Król zagrał sobie z F6 na G5. I co teraz y, mogą zagrać białe? Przecież białe tu nie mają szacha na F4. Kolejny raz można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Otóż y, białe zagrały takie posunięcie niespodziewane, jak goniec na G, G7, moi drodzy. Wierzcie lub nie, czarne poddały partię ale wracając jeszcze do pozycji bo jest niezwykle ciekawa ja do tego momentu za chwilę tutaj dojdę i jeszcze pokażę tylko co by było, moi drodzy, przed ruchem wieża E4 okazuje się, że półkról G7 białe również miały teraz strzał na E6 co się wydaje trudniejszym zagraniem gdyż jest mniej figur, nie ma tej wieży do ataku ale również to przechodzi i zauważmy, że tak, znaczy, to jest łatwo nam się mówi jak liczy nam silnik no ale myślę, że szachista klasy powiedzmy 2700 około, arcymistrz, no to taki ruch na pewno rozpatruje. I teraz po biciu na F6 goniec E5, król G5, no na F5 jeszcze szybciej przegrywa i cały czas goniec G7 ten sam motyw, żeby nie puścić króla. I teraz tak naprawdę pytanie jest, jak się bronić? Otóż żadne F5, żadne H5 nie działa, bo jeżeli F5, to H5, jeżeli król to mat, a jeśli król G4, to i tak tutaj dostanie zaraz król e na H2, i tam F3 ewentualnie pójdzie, czy wieża F3, król F y, i goniec F3. To myślę, że jest dosyć proste. I okazuje się, że najlepszą kontynuacją, bo tu jest mat w 10, żeby było śmiesznie. Najlepszą kontynuacją jest zagranie Hetmanem na C6. Tak, nie, myl, nie mylę się, moi drodzy, pod gońca. Ale zauważcie, że jak goniec bezbił tutaj, Hetmana, e, przepraszam najmocniej Tutaj Hetmana jak zbijamy To pozycja w figurach się wyrównuje I e, nie, mylę się Moi drodzy, nie wyrównuje się Przecież wieża leci na F8 Mój błąd, przepraszam najmocniej Ale bardzo ciekawe zagranie generalnie Jedyne, żeby e, nie dostać tak szybko Mata powiedzmy, najszybciej e, No i teraz tak, tutaj okazuje się, że Najlepszym rozwiązaniem jest skoczek na E5 I po wybiciu na G2 król zbija Bardzo daleki tasiemiec F5, F4, Król H5, H3, jedyne posunięcia G5, żeby tam jakoś próbować odejść, no ale tu jest taki strzał i na końcu jest wieża H1, piękny mat. Daleki, daleki, dalekie tutaj powiedzmy te warianty, no myślę, że no ciekawe oczywiście jeśli chodzi o taktykę. Ale przejdźmy oczywiście do pozycji końcowej, dlaczego tutaj się czarne już poddały. Otóż, na przykład, jakby było zagrane E5, no to dajemy szacha na H4, król H5, oczywiście na F5, jak pójdzie król, to dostanie mata na H3. I tu jest szach, i tu jest mat. Jak sobie cofniemy i na przykład w tej sytuacji skoczek, powiedzmy, by zagrał na F5, też się tak wydaje, że nieco tu się broni. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. H4, dostajemy cały czas strzał. Po wybiciu, jedyne wybicie. E, dzieje się to samo, jeżeli król H5, to tutaj jest mat. E, a jeżeli król zagra sobie na F5, no to skoczek E3, piękny mat. Figury pięknie ze sobą współpracują. Ja muszę przyznać, że bardzo mi się ta partia podobała, e, jeśli chodzi o poświęcenie Hetmana Goniec G7. To był taki kluczowy ruch, który trzeba było w partii znaleźć. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, hej!